I bardzo proszę, panie pośle. Pani marszałkini, Wysoka Izbo. Pytania nie były generalnie do mnie. Kilka razy się natomiast różne wątki przejawiały. Między innymi nazwisko pana Rzemka. Ja myślę, że pana Rzemka to zna pan Antoni Macierewicz najlepiej, bo jak próbował uzyskać informacje na temat braci Kaczyńskich, to nawet odwiedził pana Rzemka w więzieniu. I ten fakt myślę, że potwierdzi. Tak. Był na widzeniu tak zwanym u pana Rzemka w więzieniu pan Antoni Macierewicz. I myślę, że nie będzie to tajemnicą, jak powiemy, że próbował przekonać najprawdopodobniej pana Rzemka do tego, żeby powiedział, ile Kaczyńscy tej forsy z wozu dostali. To jest teza, nie twierdzenie. To pierwsze. Pan Marek Opioła jako jedyny zadał pytanie w ogóle jakieś z sensem, bo wszystkie dotyczyły raczej spraw WSI i ich przestępstw, co nie jest tematem w ogóle mojego wystąpienia, tego, czym się interesowałem. No, jeżeli w WSI byli przestępcy, trzeba było ich zamknąć do więzienia. Takie jest prawo. Przestępca ma siedzieć w więzieniu. A państwo bez przerwy mówicie o jakichś przestępcach, którzy nie ponieśli odpowiedzialności karnej, a wy siedzicie w tym Sejmie po 20 lat. Niektórzy to dlaczego nie ponieśli odpowiedzialności karnej? Ja was pytam, a nie wy mnie pytajcie. Ja mówię o sposobie weryfikacji kadr wojskowych służb informacyjnych jedynie. Czy była przeprowadzona zgodnie z prawem, czy niezgodnie z prawem. Ale pan Opioła zadał pytanie, które zawierało no już odpowiedź w zasadzie, że ja twierdzę, że zginęli jacyś ludzie. We wniosku jest zdanie następujące. Prostuję słowa pana Marka Opioły. Niewykluczone, że wielu polskich agentów w wyniku ujawnienia informacji dotyczących działalności WSI zostało zdekonspirowanych przez służby kontrwywiadowcze państw obcych. I tu przerwę cytat. 8 ataszatów po publikacji raportu było pozbawionych personelu. 8 ataszatów obrony w naszych ambasadach. 13 przeszkolonych cofnięto atasze. To nie są straty i nie są konsekwencje już? Kolejna rzecz. A część z nich została przez obce służby specjalne, nawet fizycznie zlikwidowana. Proszę państwa, agenci, osobowe źródła informacji. Czy informator polskich służb specjalnych w Afganistanie jest naszym współpracownikiem, czy nie? Mądrzyliście się przed chwilą, słucham. Jest, czy nie? No dlatego ja się pytam. Więc pytanie to we wniosku jest jak najbardziej zasadne. Jeżeli uznamy naszego informatora zagranicznego za naszego agenta, osobowe źródło informacji, współpracownika wywiadu, to pytanie jest zasadne. Obiecuję. Na komisji będziemy o tym dyskutować. Dlatego, ale panie pośle, pytania były idiotyczne. No przepraszam, najbardziej nie były do mnie przede wszystkim, tylko do posłów Platformy. Nie jestem posłem Platformy i nigdy nie będę. Pan Małecki o panu Siemiątkowskim. Pan minister Siemiątkowski wielokrotnie w późniejszym czasie wycofywał się z tej tezy o panu Makowskim. Informacje Makowskiego były przydatne. Inaczej nie współpracowałby z wywiadem od 1997 do 2007 roku. To chyba oczywiste, że 10 lat nikt nie korzystałby z jego usług. A, jeszcze o FOZie. Możemy o tym dyskutować, jeżeli panowie sobie życzycie. Narodowy Bank Polski i te kredyty, które krążyły między działaczami jednej z wówczas partii politycznych. Jeżeli chcecie dyskutować o FOZie, możemy dyskutować o FOZie. Ale no, FOS się pojawiał. To ja mówię w kontekście pana Rosatiego. Było tu takie pytanie, które pan Rzońca zdaje się zadał. Gdyby pan poseł Schmidt o ugodach. Tylko 7 ugód. Tylko 7 ugód zostało zawartych. A spraw MON przegrał, znaczy płacił odszkodowania w 28 sprawach już. Czyli 21 niestety przegraliśmy. No więcej pytań nie było bezpośrednio do mnie, proszę państwa. Ja uważam, że dyskusja o sposobie likwidacji i weryfikacji kadr wojskowych służb informacyjnych jest zasadna. Jeżeli wy uważacie, że jest zasadną dyskusja o przestępstwach funkcjonariuszy czy żołnierzy z WSI, proszę bardzo, przestępców należy łapać,
sam będę zainteresowany taką historią. Ale ja nie wnioskowałem o komisję śledczą w sprawie wojskowych służb informacyjnych, których już nie ma, które mieliście prawo zlikwidować. Zresztą zgodnie z padającymi zasadami, jeżeli chodzi o demokrację. Większość ma prawo zlikwidować dowolny urząd czy instytucję w Polsce. My chcieliśmy dyskusji o sposobie weryfikacji kadr i o niczym więcej. Ja mam nadzieję, że Wysoka Izba w swojej mądrości będzie chciała tą dyskusję doprowadzić do końca. Obszar, zakres prac takiej komisji śledczej jest do dyskusji, jak najbardziej. Nie musimy dyskutować o wszystkim, co umieściliśmy w naszym wniosku. Możemy dyskutować o tym, co ustalimy na stosownej komisji. Jeżeli miałyby być to kwestie, które narażą na bezpieczeństwo nasze państwo, należy się z tego wycofać. I jesteśmy na to gotowi. Ale sposób weryfikacji już nie narazi nikogo na niebezpieczeństwo. Łamanie prawa, łamanie ustawy o ochronie informacji niejawnych, gubienie dokumentów ściśle tajnych, przewożenie w sposób bardzo nierozsądny dokumentów z miejsca na miejsce, to są rzeczy, o których należy dyskutować. I jeżeli państwo macie krztynę przyzwoitości w sobie, to nie będziemy dyskutować o WSI, bo ten temat jest zakończony. WSI nie ma, w obecnych służbach pracują setki osób, które pracowały kiedyś w WSI. Dlaczego teraz ich nie ścigacie, nie krzyczycie, że takie osoby pracują? Setki. I to jest klucz sprawy. Tych niewygodnych, którzy wam nie pasowali, należało skasować i to uczyniliście. Resztą się nawet nie zainteresowaliście. A może tam jeszcze zostały jakieś osoby. Dlaczego o tym nie mówicie? Osoby, które mają coś na sumieniu. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, dziękuję za możliwość przedstawienia tego wniosku w imieniu klubu. To tyle. Dziękuję, panie pośle.